Bartosz Domagała, lider leszczyńskich patriotów, okazał się młodym wyjątkowym w plebiscycie gazety ABC. Swoją nagrodę wręczył także prezydent Łukasz Borowiak, uhonorował szachistę Mikołaja Tomczaka. Plebiscyt gazety ABC i portalu leszno24.pl honoruje wyjątkowych młodzi ludzi z naszego regionu, działających na różnych płaszczyznach i w różnych środowiskach. To są ludzie, którzy chcą zmieniać świat, którzy nie godzą się na świat, jaki dorośli im zostawiają. I dlatego ich lubimy i dlatego ich honorujemy tutaj, bo oni mają świat zmieniać. Z podziwem na nich patrzysz, na to, co robią? Z podziwem oczywiście, że tak, sam kiedyś byłem taki młody, niepokorny. Miałem wiele różnych zainteresowań i miałem się różnych rzeczy, ale tacy ludzie właśnie są najbardziej cenni w każdym społeczeństwie, bo oni podejmują rewolucyjne zadania w przyszłości. Młodych wyjątkowych w naszym regionie nie brakuje, o czym przekonali się organizatorzy plebiscytu, kiedy to do redakcji zaczęły spływać propozycje kandydatów. Postawić trzeba było na 10, co nie było łatwe. My jak co roku zawsze sobie dyskutujemy już po wyborze tej 10 w gremium redakcyjnym, kto wygra, kto nie, kto ma większe szanse. Natomiast tu jest stawka tak zróżnicowana, no to już naprawdę są najlepsi z najlepszych, także ciężko komukolwiek było odbierać szansę. Ciężko było postawić, powiem tak, no chyba każdy dziennikarz miał innego faworyta. Trzecia edycja plebiscytu okazała się rekordowa pod względem liczby głosów oddanych na kandydatów. Było ich ponad 12 tysięcy. W tym roku mieliśmy więcej głosów niż w sumie w dwóch poprzednich edycjach. No te 12 tysięcy to jest liczba zatrważająca, my się tego nie spodziewaliśmy. Oczywiście nas to cieszy, bo to świadczy o tym, że i dobry był wybór kandydatów, bo zasłużyli na głosy, no bo ktoś na nich w końcu głosował. No i dobrze dla akcji, dla samej promocji akcji. No cieszymy się, to widać, że ta akcja była potrzebna i że warto wyróżniać młodych ludzi. Laureatów plebiscytu poznaliśmy podczas uroczystej gali, która odbyła się w leszczyńskim ratuszu. Tytuł Młody Wyjątkowy powędrował do Bartosza Domagały, założyciela i lidera grupy Leszczyńscy Patrioci, uświetniającej uroczystości patriotyczne w Lesznie. Z inicjatywy grupy jedno z rond w Lesznie otrzymało nazwę Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka. Ten tytuł będzie mnie pchał do dalszej pracy, wiem i widzę przede wszystkim właśnie przez to, że to co robimy my jako kibice, moja grupa, moi znajomi, moi przyjaciele, nie idzie to na marne, ludzie to widzą, zauważają to, jest to rzecz, wydaje mi się, potrzebna w tym momencie i odkrywamy, my szanujemy naszą historię jako kibice, jako leszczyńscy patrioci, odczarniamy też może wizerunek kibiców, bo jak widać, kibice to nie tylko bandyci, prawda? Moja działalność rozpoczęła się od kibicowania Unii Leszno, wspomina Bartosz Domagała. Można powiedzieć, że to kibicowanie weszło na wyższy poziom, i stwierdziłem, że też trzeba poświęcić, oddać hołd tym, którzy poświęcali siebie dla ojczyzny. Teraz my musimy się poświęcić właśnie naszej ojczyźnie i odgrzebać o nich pamięć, pamiętać o nich przede wszystkim. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Idczak, jak nazwali ją organizatorzy plebiscytu, wolontariuszka i działaczka z dobrocią w sercu i z Bogiem na ustach. Współzałożycielka Gromady Zuchowej Małe Zatorze, współorganizatorka koncertu oraz Marszu dla Życia i Rodziny. Prezes Stowarzyszenia Rodzina Plus, nauczycielka, terapeutka i pedagog. Trzecie miejsce przypadło Krzysztofowi Szymanowskiemu z Kościana. To wspaniały biegacz średnio- i długodystansowy, a także trener społecznik, multimedalista, mistrz Polski i dwukrotny uczestnik Mistrzostw Europy, rekordzista wielu tras, skromny i serdeczny student oraz żołnierz, mówią o nim organizatorzy plebiscytu. Patronat nad konkursem sprawował prezydent Łukasz Borowiak, który wręczył swoją nagrodę. Uhonorował Mikołaja Tomczaka, wybitnego szachistę, multimedalistę Mistrzostw Polski, Europy i Unii Europejskiej, uczestnika Mistrzostw Świata. To jest osoba, która przez wiele, wiele lat nie była dowartościowana. Po pierwsze, potrzebuje pieniędzy, bo to nie jest, okazuje się, sport amatorski. Codziennie, z tego co rozmawiam z ojcem, codziennie czy co jakiś czas przyjeżdża specjalny trener prywatny, za którego płaci tata. Wyjeżdża na zawody, to też są koszta. To nie tylko zawody w Polsce, ale także w Europie i za granicą. Niewątpliwie perełka i talent. Wyróżnienia otrzymali Paulina Janiszewska, wolontariuszka Fundacji Dr. Clown oraz Polskiego Czerwonego Krzyża, Mikołaj Kostaniak, aktywny działacz i oddany wolontariusz, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa, Paulina Liszatyńska, aktywna działaczka, która każdą wolną chwilę poświęca innym, Wiktoria Maciuk, której pasją jest BMX, jest wybitną działaczką oraz propagatorką sportu, Natalia Pietrucha, początkująca dziennikarka i reporterka Młodzieżowej Telewizji, Mikołaj Tomczak, wspomniany wcześniej szachista oraz Kacper Urbaniak i Adam Handke, twórcy i aktywni działacze grupy Street Workout, czyli ćwiczeń bez specjalistycznego sprzętu.